imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu Ojca, Duchu Jezusa Chrystusa, prosimy Cię, przybądź do nas, bądź z nami w Twojej mądrości, w Twojej miłości, w Twoim świetle, w Twojej uważności na nas. Prosimy Cię, otocz nas miłością, zaopiekuj, daj błogosławieństwo na ten czas. Prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Maryjo, Matko Słowa i Matko Kościoła, módl się za nami. Wszystkie święte matki, módlcie się za nami. Przeczytam fragment z Ewangelii świętego Łukasza, z 2 rozdziału. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, również się tam udali zgodnie ze świątecznym zwyczajem. Po upływie świąt, gdy wracali, Jezus, dziecko, pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Przypuszczając, że znajduje wśród pielgrzymów, przeszli dzień drugi i poszukiwali go między krewnymi i znajomymi. A gdy nie znaleźli, zawrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. A wszystkich, którzy go słuchali, zadziwiał swoim rozsądkiem i odpowiedziami. Gdy to zobaczyli, zdumieli się, a jego matka powiedziała: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie. Odpowiedział im: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem zajmować się sprawami mojego ojca? Oni jednak nie pojęli tego, co mówili. Wtedy poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Jezus zaś dojrzewał, wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. W różnych okresach, momentach roku liturgicznego nieraz dostaję jakąś fazę na jakieś słowo, takie klucz. I w tym roku dla mnie takim słowem, które jakoś, nie wiem, przemówiło do mnie, jest słowo uważność. I w różnych momentach, na różne sposoby gdzieś się do tego słowa uważności wracam. I myślę, że też ta Ewangelia mówi o takiej podwójnej uważności Maryi. Uważności na jej dziecko, co jest naturalne. Trudno, żeby Maryja jako matka nie miała tej uwagi na swoim dziecku. Ona, jak każda mama, pewnie ma oczy dookoła głowy i serce też na wysokich obrotach, żeby być przy tym swoim dziecku na każdym etapie jego życia. I to jest, bym powiedział, że to jest taka uważność stwarzająca, uważność dająca życie, uważność afirmująca, tak? Tego, co dziecko, kiedy przychodzi na świat, najbardziej potrzebuje, to potrzebuje właśnie tej takiej uważności afirmującej, bo ona jest jakby potem siłą każdego z nas w życiu dorosłym, tak? I myślę, że mama, która przez 9 miesięcy nosi dzieciątko w łonie i potem się też nim opiekuje się też na różny sposób, w różnych etapach życia tego swojego dziecka, jest takim obrazem Boga, który mówi o sobie: jestem, który jestem, tak? Czyli że jestem przy Tobie. Ta uważność, która jest cały czas, tak? Że nawet mama, która przez trud, potem kiedy dziecko już dorośnie, z trud oddaje to swoje dziecko i pozwala mu żyć swoim dorosłym życiem i nie jest toksyczna i pozwala swojemu dziecku na jego dorosłość, na jego osobność, to też jest takie, myślę, bardzo genialne słowo polskie, że osoba to jest ktoś osobny, prawda? Że to jest, wiąże się i godność tej osoby i jej niepowtarzalność, ale że nawet w tym momencie, kiedy mama w zdrowy sposób, czy rodzice w ogóle pozwalają swoim dzieciom na dorosłość, to ciągle są uważni, tak? Bo na tym polega właśnie miłość, że miłość jest uważna. I zobaczmy, że jak Bóg stwarza człowieka, no to jest w pełni uważne. To mnie jakoś też dotknęło w tym roku, trochę właśnie myśląc o tej uważności, że Bóg, kiedy nas stwarza, to stwarza nas z uważnością. To znaczy, że nie jest technokratą, który na zimno stwarza świat,
tylko jest bardzo, bardzo, bardzo mocno skoncentrowane. Ta jego uwaga w tym stwarzaniu jest taka wyjątkowa, tak? Że po pierwsze stwarza przez słowo, tak? I te słowa są uważne, pełne uważności. Macie takie dzieci na różnym etapie już ich życia, ale te najmniejsze, kiedy przychodzą na świat, niemowlęta, one nie rozumieją słów, prawda? Intelektualnie nie rozumieją, ale rozumieją je w tym najgłębszym znaczeniu. To znaczy, że te słowa stwarzają i dają życie. One otulają, tak? Jeżeli się nie mówi do dziecka, no to ono zapada w chorobę sierocą, tak? Myślę, że w ogóle każdy z nas zapada w chorobę sierocą. Jeśli ktoś do nas przestaje mówić w taki sposób życiodajny, w taki sposób, że nas stwarza jakoś tak, że daje nam siłę do życia, że nas afirmuje, że jest przy nas, tak, z tym słowem. I że Bóg wypowiada przez swoje słowo, na początku było słowo, na początku jest słowo, ale potem także jest, oprócz tego słowa, jest także widzenie i słuchanie tego swojego stworzenia. Widzenie, że kiedy Bóg stwarza po kolei każde ze stworzeń, to komentator, autor Księgi Rodzaju pisze: i Bóg widział, że to, co stworzył, było dobre. A na końcu: i Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Tam jest takie słowo wajar, które oznacza widzenie, ale widzenie takie dogłębne. To znaczy, że Pan Bóg naprawdę nas widzi, widzi w całej pełni, no bo stwarza nas, więc widzi nas niefragmentarycznie, nie widzi nas tylko jakoś wyrywkowo, tylko widzi nas naprawdę w całości, tak jakby my byśmy chcieli siebie widzieć, to znaczy, żebyśmy my chcieli tak siebie zobaczyć, żeby dało nam to pokój serca, dało nam poczucie, że jesteśmy przy sobie, że jesteśmy przy sobie bezpieczni. I my dlatego też uczymy się przez modlitwę, przez bycie u Boga, takiej uważności na siebie, tak? Ale też właśnie no mama, która kocha swoje dziecko, ona najbardziej to swoje dziecko zna, tak? Zna, widzi je nie tylko fizycznie, ale widzi to swoje dziecko we wszystkich jakby aspektach życia tego dziecka. I trzeci element też słuchanie. I to znalazłem w stworzeniu w tym momencie siódmego dnia, że Bóg odpoczął, bo jest zasłuchany w swoje stworzenie. To znaczy jakby odpoczął pewnie potem, po tym siódmym dniu, Pan Bóg dalej kontynuuje to stwarzanie, kontynuuje już przez nas, ale że siódmego dnia odpoczął. Ja sobie tak myślę, że jak jest dzień taki właśnie odpoczynku, niedziela, no to jest taki dzień, że zostawiamy rzeczy mniej ważne, żeby siebie usłyszeć nawzajem. Oczywiście jakby, nie wiem, na takim etapie mamy, która ma maleńkie dziecko, to tak się rozmywają trochę te dni między dniami pracy a niedzieli, bo 7 dni pracy jest i 8 dzień pański też jest dniem przy swoim dziecku. Ale jakby patrzeć w takiej perspektywie całego życia, że właśnie ten dzień siódmy czy dzień ósmy już w takim chrześcijańskim wymiarze jest takim dniem usłyszenia siebie nawzajem, tak? Bo często w tych różnych zajęciach codziennych nie mamy takich warunków często na usłyszenie siebie. Czy też mamy problem z usłyszeniem siebie, tak? I z mówieniem dobrych słów i usłyszeniem. I dla mnie ta uważność Pana Boga, ona jest takim przeciwieństwem takiego powiedzenia, które gdzieś tam jest takim obrazem obojętności pewnej, czyli jakby antyuważności, czyli nie mówię, nie słyszę i nie widzę, tak? Mama czy rodzic to jest ktoś, kto właśnie słyszy, mówi i widzi, tak? To znaczy, że te wszystkie aspekty uważności przy swoim dziecku, tak? I że właśnie ten element takiej uważności, która oznacza, która otula, tak, to swoje dziecko. Zobaczmy, że w Starym Testamencie jedno z pojęć miłosierdzia,
A myślę, że właśnie miłosierdzie jest takim szczególnym elementem uważności, tak? Pochodzi od słowa rechem, czyli łono kobiety. Rachamim, tak? To jest miłosierdzie Boga. Ona właśnie ma taką cechę kobiecej uważności, czyli takiej uważności, którą mama ma przez te 9 miesięcy, czyli cały czas jakby otula swoje dziecko, jest z nim, z tym dzieckiem połączona i potem też w tym wychowaniu, tak? Że to jest taka właśnie pełna czułości, uważność, która daje poczucie bezpieczeństwa, która jest pełna delikatności. Zobaczmy, że tak naprawdę na początku naszego życia, mimo że jest, tak jak mówiłem, na początku jest słowo, ale to słowo jest bardziej związane z czułością i myślę, że na początku jest czułość bardziej. To znaczy, co mam na myśli? To znaczy, że dziecko i potem człowiek, który dorasta, na początku najbardziej potrzebuje czułości niż nauczania, tak? Znaczy, że mama nie naucza swoje dziecko wpierw, a jeśli naucza, to w tej perspektywie czułości, tak? Że to, czego najbardziej każdy człowiek, który przychodzi na świat, potrzebuje czułości najbardziej. I myślę, że każdy z nas też, nie? Najbardziej chyba potrzebujemy czułości od narodzin do starości. I że na początku jest właśnie ta czułość, tak? Zobaczmy, że mama po prostu otula swoje dziecko, jest przez 9 miesięcy sercem przy tym dziecku i potem też to się wyraża przez sposób wychowania. I trudno, wracając do tej Ewangelii, którą przeczytałem o zagubieniu 12-letniego w świątyni, trudno, żeby Maryja jakoś nie przeżywała jakiejś rozterki, jakiegoś zmagania, no kiedy ten syn się zagubił, tak? On ma 12 lat, jest trochę starszy niż wasze dzieci, no ale mimo wszystko ta troskliwość mamy jest zawsze i ten 12-letni gdzieś tam się zagubił, więc jakby tak patrząc po ludzku, no Maryja jest w jakiejś rozterce, jest w jakimś niepokoju, bo straciła taką uważność, która też może mieć taki charakter też. Z jednej strony ma ona pozytywny, no bo mama musi mieć na oku swoje dziecko. Ale może też być taki aspekt negatywny, to znaczy takiej kontroli też, nie? To znaczy właśnie takiej kontroli, która ma taki charakter trochę, powiedziałbym to taki, teraz wyleciało mi słowo, uważności perfekcyjnej, tak? To znaczy takiej lękowej, w której jest pewien lęk o swoje dzieci, tak? No, no, mam też wiele tam znajomych moich mam, różnych przyjaciółek, które często mówią, że mają takie momenty paniki jakieś, tak? Że mają takie momenty jakiegoś lęku. To są oczywiście konsekwencje grzechu pierworodnego, tak? Że też ta troska, ta uważność, ona ma pozytywny wymiar, ale ma też taki no, lękowy, no, trudno, żeby go nie mieć, bo nie jesteśmy w świecie idealnym i to, te dzieci ciągle stoją przed jakimś zagrożeniem. Więc jest w Maryi jakiś moment takiej ludzkiej paniki w tej uważności. I lekarstwem dla niej jest ta Ewangelia i to wydarzenie w Jerozolimie, które ma wymiar duchowy i które potem Maryja rozważała w swoim sercu, tak? Czyli ta uważność też na słowo. U Maryi widzimy ten dialog między uważnością na dziecko a uważnością na słowo. Zresztą w tym dialogu nie ma konfliktu. Bo to Słowo Boga przychodzi w Słowie Bożym, przychodzi w modlitwie, przychodzi w sakramentach, ale ono też przychodzi w człowieku, tak? Bo każdy w nas, jak święty Justyn Męczennik mówił, że w każdym człowieku są zalążki Słowa. Czyli w waszych dzieciach też jest to Słowo, tak? Więc jest to pewien dialog, ale to Słowo, które jest w waszych dzieciach, nie jest waszą własnością, tak? Znaczy w ogóle dziecko, czy w ogóle drugi człowiek, jakikolwiek w naszych relacjach, nigdy nie jest naszą własnością, tak? Jest zawsze jest w przestrzeni daru. Ale tego, czego się uczy Maryja w Jerozolimie, to jest ten moment uważności na to, że jej syn jest przy ojcu.
Zresztą w ogóle ten moment Ewangelii Łukasza w dużym prawdopodobieństwie jest taki moment pewnego wydarzenia religijnego, które miało miejsce w związku z Jezusem, czyli obrzęd bar mitzwa. Bar mitzwa, czyli 12 albo 13-letni chłopiec. Dzisiaj to jest 13-letni, ale w czasach Jezusa mogło to być właśnie jako 12-letni, kiedy przechodził obrzęd taki, w którym jakby ten 12-letni już uczestniczył jako dorosły w modlitwie, już był kimś jakby niezależnym, to znaczy już nie był z mamą w synagodze przy sukience mamy, tylko stawał się jakby takim religijnie dorosłym. Tak? Jezus mówi, czy nie powinienem być w sprawach mojego Ojca? A bar mitzwa to oznacza, że syn przymierza, to znaczy, że to nie jest tylko syn rodziców, ale to jest syn Boga. No w przypadku Jezusa no to jeszcze bardziej to oznacza, tak? Nikt bardziej nie jest synem Ojca jak Jezus Chrystus, ale każde dziecko jest synem, jest córką Ojca, tak? I to jest też ten moment uważności i myślę, z tego powodu tutaj jesteście, z tego powodu jesteście mamami, które są chrześcijankami i które szukają jakiejś duchowości, szukają jakiegoś umocnienia duchowego, żeby oprócz tej uważności, tej zwyczajnej, którą macie na co dzień, szukacie tej uważności, uważności na swoje dzieci, żeby uczyć się, że one są dziećmi Pana Boga, tak? Żeby uczyć się tej uważności, że na początku jest słowo, inaczej też tłumaczy się, na początku jest sens, czyli też szukania tego sensu, najgłębszego sensu dotyczącego waszych dzieci. Że to nie jest tylko sens nadany przez wasze marzenia, wasze pragnienia, wasze ambicje, wasze pomysły na dziecko, bo wiemy, że jeżeli byśmy kogokolwiek, rodzic czy nie rodzic, czy ksiądz, czy nauczyciel, czy ktokolwiek, chciałby narzucić swój własny sens, swoją własną wizję na drugiego człowieka, no to to jest zawsze jakieś nadużycie, prawda? Ta Ewangelia mówi o tym, o szukaniu zamysłu, jaki Bóg ma wobec Jezusa, czyli jaki zamysł ma Bóg wobec każdego człowieka i rolą każdego rodzica, mamy, ojca, jest oprócz tej uważności wynikającej z natury, uważności przez słowo, przez czułość, przez danie poczucia bezpieczeństwa, przez opiekę, przez zaopiekowanie się na różnych wymiarach, jest też szukanie tego sensu. Zresztą to nie jest tylko zadanie też rodzica, ale to też jest zadanie, widzę siebie jako księdza. Jeżeli w tym wymiarze duchowym jestem, to też jakby, nie wiem, w kaznodziejstwie czy w spowiadaniu też jest najważniejszy, to jest, żeby pamiętać o tym, że Pan Bóg ma wobec tej osoby jakiś swój zamysł, tak? I że ja też muszę jako spowiednik, jako kaznodzieja też być posłuszny temu sensowi, który jest w tej osobie, tak? Czyli właśnie tego szukania, tego, co Maryja, co mówi Ewangelista o Maryi, a matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Ona nie tylko miała pamięć o tym wydarzeniu historycznym, tylko rozważała, co to znaczy, że jej syn przynależy do ojca. To znaczy, jaki jest zamysł Boga wobec jej syna. Nie tylko dlatego, że jest Mesjaszem i jest Zbawicielem. Tak? To nie chodzi tylko o ten moment... To nie chodzi tylko o ten moment, chociaż można powiedzieć, że tutaj dochodzi jakby trzeci taki element uważności, że Maryja oprócz tego, że jest matką Jezusa, jest też Jego uczennicą, tak? Jest uczennicą Słowa i też jeszcze Maryja uczy się tej uważności, żeby w swoim Synu też zobaczyć Zbawiciela. Ale też chodzi tutaj o uważność każdej matki, która polega na tym, żeby pamiętać, że Pan Bóg ma jakiś zamysł wobec tego swojego dziecka. Tak? I że ten zamysł to też nie jest jakiś taki narzucany. Jeśli mówimy, że na początku jest słowo, a to się też tłumaczy logos, czyli na początku jest sens, a ten sens jest w stwarzaniu, a to stwarzanie dokonuje się w dialogu. To znaczy, że to nie jest też tak, że Pan Bóg jest takim z kolei, takim toksycznym rodzicem, który ma taki zamysł, który nam narzuci, tak?
Tylko dla mnie też takim czymś zachwycającym w opisie stworzenia, zwłaszcza w tej drugiej wersji, kiedy Pan Bóg Adamowi mówi, nazywaj teraz po kolei te stworzenia, to ja sobie uświadomiłem, że Pan Bóg stwarza nas też, stwarza ten świat w dialogu z nami. To znaczy, że my jesteśmy Jego oczami, Jego ustami i rękoma, które stwarzają świat i też opowiadają o tym sensie tego świata. Tak? To znaczy, że ten zamysł Boga wobec każdego człowieka, on nie przychodzi jako coś takiego narzuconego nam, tylko my go odkrywamy też, że on też przychodzi przez nas, tak? Przez nasze talenty, przez naszą wrażliwość, przez naszą mądrość, ale także przez naszą duchowość, naszą modlitwę, przez nasze szukanie Pana Boga. Także ten zamysł Boga wobec każdego człowieka i zamysł wobec waszych dzieci, on się dokonuje w dialogu między Panem Bogiem a wami, tak? Że to nie jest tak. Ani to nie jest wasz zamysł, bo wtedy to by była tragedia dla dziecka. Ani to też nie jest taki zamysł takiego Pana Boga, który, no tak, to są wasze dzieci, ale nie macie prawa tutaj jakby też w to wychowanie dziecka włożyć swoją wrażliwość, która jakoś też kształtuje to dziecko, tak? To też jakby z jednej strony trzeba mieć taki pewien dystans, żeby tylko wasza wrażliwość nie stwarzała waszych dzieci, a z drugiej strony też to jest piękne, że właśnie wasza wrażliwość niepowtarzalna was jako rodziców też stwarza to dziecko też i że wrażliwość waszego dziecka też będzie jakąś wypadkową waszej wrażliwości, tak? Ale też tej wrażliwości, jeśli można tutaj mówić o wrażliwości Pana Boga, w tym najgłębszym znaczeniu, tak? Nasza wrażliwość jest jakimś obrazem Boga, ale to, kiedy Jezus mówi na końcu prologu, jeszcze do tego wrócę w homilii dzisiaj, kiedy mówi, że pouczył nas, już zaraz, Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. To znaczy, że Jezus jest w łonie Ojca, tak mówiłem o tym łonie Rechem, od którego pochodzi Rachamim, miłosierdzie. To znaczy, że Jezus też jest w Ojcu podwójnie, tak? Jest jako Bóg, jako druga osoba Trójcy Świętej. I to jest Jego najgłębsza tożsamość. To jest bardzo jakoś tak mnie kiedyś dotknęło to w książce Benedykta XVI, Bóg Jezusa Chrystusa, że tak, nazywamy Jezusa Panem i Królem. Ale Jego najgłębsza tożsamość drugiej osoby Trójcy Świętej to jest Syn, czyli dziecko. Czyli można powiedzieć, to, że Jezus jest Panem i Królem, to jest Jego praca. To jest Jego zadanie, tak, wobec nas. Natomiast Jego najgłębsza tożsamość to jest, że jest Syn i On jest utulony przez Ojca, ale też jest Synem Człowieczym, czyli też jest utulony przez Boga jako człowiek i utulony jest przez Maryję, tak? I że właśnie to utulenie, nie chodzi mi tu tylko o taką sentymentalną utulenie, w takim znaczeniu sentymentalnym, tak? Ale to utulenie jest po prostu taką jakby najgłębiej rozumianą formą uważności na drugiego człowieka, tak? To znaczy, że my tak jesteśmy utuleni przez kogoś, że ktoś jest uważny na nas, tak? Że naprawdę nas słyszy. Pamiętam, jak kiedyś, nie raz mi się to zdarzało, ale raz to sobie tak głęboko uświadomiłem, kiedy słuchałem, rozmawiałem z jednym ze swoich współbraci i słuchałem go. Słuchałem go zewnętrznie, on mówił cały czas, ale po czasie odkryłem, że ja go nie słucham, tylko że ja już z nim rozmawiam wewnętrznie. Znaczy, że ja już mam swoją narrację i ja nie słyszę tej jego narracji, tylko ja już kreuję swoją narrację, ja już przygotowuję, co za chwilę mu powiem, tak? Czyli ja go nie słucham. I myślę, że właśnie ta uważność, ważność na swoje dziecko, no jest uczeniem się też takiej uważności wynikające z tego, że tak, to jest małe dziecko, ale ono ma już pełną godność, tak? Godność ma już dorosłą. I tą niepowtarzalność i swoją ten zamysł Boży, który wobec niego jest jak najbardziej czymś poważnym. I że właśnie ta uważność, to słuchanie swojego dziecka,
jest właśnie taką najgłębszą formą uważności. To chyba myślę tyle, żeby nie przedłużać jakoś za bardzo, żeby też nie dodawać różnych myśli, ale właśnie taka uważność was jako mam, która jest uważnością wynikającą z waszego powołania do bycia mamą i tej tą zwyczajnej uważności, która związana z czułością, ze słuchaniem, z opieką, troską, a z drugiej strony właśnie ta uważność na ten zamysł Boży, który jest w waszym dziecku, który po pierwsze daje wolność waszym dzieciom, że one nie są waszą własnością, ale też wam dają wolność i każdemu z nas, bo dają nam wolność od właśnie takiego panikowania, nie, że teraz od tej naszej uwagi wszystko zależy. Nie? Od takiego panikowania, że jak nie zaopiekuję się kimś, przydarzy się jakieś nieszczęście. Nie? To wiadomo, dla rodziców to jest bardzo trudne. Ten moment właśnie też uczenia się zostawiania swoich dzieci, też budowania tej przestrzeni i wolności coraz większej. Ale żeby ona nie dokonywała się w sposób właśnie lękowy i nie owocowała zaborczością, potrzebna jest właśnie ta uważność na to słowo, czyli ten logos, ten sens, który jest w waszym dziecku, tak, który jest na początku, jeszcze jest przed wami. Znaczy był, zanim wy dałyście życie swoim własnym dzieciom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.